Dzień dobry, ludzie kochani, witam was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj nie wyglądamy, absolutnie moja twarz stwierdziła, że mnie nie lubi, nieważne. Nie, w ogóle nie zwracamy na to uwagi dzisiaj. Dzisiaj jest właśnie taki dzień. Dzień bycia takim nieogarem. Trudno. Trzeba będzie się ogarnąć na jutro. Jutro jest ważny dzień, jutro wyjeżdżamy, moi kochani, do Krakowa, a raczej pod Kraków, w celu nagrania dla was większego projektu. Więc trzymamy kciuki, żeby to, co jest na mojej twarzy tutaj, o, bo jest źle, zniknęło sobie i poszło gdzieś daleko hen. Więc dopijamy kawkę i, kochani moi, zbieramy się do roboty, nie? Bo to za dużo jest po prostu do zrobienia rzeczy. Także spędźcie ze mną dzisiejszy dzień. Witam was w takim zwykłym, totalnie luźnym vlogasku. No co ty, masz myszka? Czemu rozwaliłeś miśka? No co ty? No ty byś się tylko bawił, a tu robota jest do zrobienia. No i tak całe życie. Już 9 lat ten pies ma. Tak to jest właśnie, że nie chce mi się wyciągać statywu nawet. I tak jak mówię, to jest taki dzień. Jesteśmy tu po to, żeby zrobić sobie listę rzeczy do zrobienia na dzisiaj, żeby było nam łatwiej, kochani moi, żeby było nam łatwiej sobie ogarnąć. To nie będzie łatwe spakowanie się na wyjazd, jak sobie tak myślę teraz, bo ja nie jadę na taki typowy wyjazd. Nie wiem, jak to zrobię, ale to zrobię. Kochani, wierzymy w siebie, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja sobie lubię pierdolnąć kolorki, żeby było jakby, wiecie, przyjemniej dla oka. Polecam wam w ogóle prowadzić taki sobie kalendarzyk. Ja się nauczyłam wpisywać tu tyle, ile muszę i po prostu sobie to odhaczam i mam jakby lepszy dzionek. Lepszy dzionek, jeśli uda mi się to zrobić. W ogóle boli mnie gardło, a my nie chcemy, żeby mnie bolało gardło. Mam lekki katar i mam nadzieję, że to jest po prostu od tego, że źle spałam, a nie od jakiejś wiosennej choroby, okej? Okay? Jak mam coś takiego, że mam dużo rzeczy do zrobienia, to nie mam pojęcia, za co się mam zabrać. Więc jakby, ludzie, kochani, idziemy najpierw ogarnąć swój ryj, za coś z tym spróbować zrobić, bo jutro tego ma po prostu nie być. No, i lecimy. Sobie. Nie zwracamy dzisiaj uwagi w ogóle na syf, który nas otacza. Mm-mm. Idziemy sobie działać. Dobra, kochani. Manel Style się reprezentuje tak. Biegnę do sklepu i zabieram was na chwilkę do stajni. Na szybciutko, bo dzisiaj nie ma czasu na nic. Więc lecimy sobie do stajni i zobaczymy, co dalej dzień przyniesie. Ale trzeba zbierać dupę, bo ja powinnam już wyjść tak 2 minuty temu, żeby zdążyć na pociąg. Weź go! Jego! Dobra, ja wróciłam ze stajni. Dobra, robimy obiad. Robimy kawę
i się pakujemy. I ja się obawiam, że muszę posprzątać w mojej szafie, żeby być w ogóle w stanie spakować się jakkolwiek na ten wyjazd. W domu panuje chaos. Nawet nie... Ja wam coś pokażę. Wiem, że to jest światło beznadziejne. Ale... Dobra, to jest do prania, co? W ogóle nie zwracamy na to uwagi. Czy wy macie świadomość, że ja mam siodło na chacie i ono tak leży i ono jest w ogóle całe powyginane? Jakby, czy my możemy o tym pomówić? Tu jakiś namiot leży, jakieś siodło. Mój pokój jest w stanie krytycznym, tu pranie wisi. Składzik, to jest składzik, kochani. Dobra, moi mili państwo, musimy, przyszedł ten czas, że musimy się spakować. Ja was przepraszam za to światło, ale mi się zepsuła kolejna żarówka. A nie, przepraszam, tam nie ma żarówki, czyli nigdy jej tam nie było. A tego nie wiedziałam. Dobra, musimy się spakować. To jest najbardziej przerażająca rzecz, jaka istnieje, bo ja za dużo muszę spakować na jutro. Siadł ładnie. Dobry pies, piątka. Piona, no piona. Tak, dobry pies. Pytałam kiedyś na Instagramie o ważne rzeczy. Nie zdradzę co. W każdym razie jutro jest ważny dzień, bo będzie się mega dużo działo. Nagram dla was vloga z tego dnia. Krótszego czy tam dłuższego, sorry, ale tu jest mój pies. I bardzo coś ode mnie chciałby. Ojejku. W każdym razie będziemy nagrywać z Karoliną. Będziemy robić wideo podcast. Nie powiem wam na jaki temat, bo ci, co byli na Instagramie, czy u niej, czy u mnie, będą wiedzieć, o co chodzi. Dawno, dawno temu zapytałyśmy się was o pewien temat, który właśnie jutro będziemy poruszać. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak ja chcę, dlatego że to będzie pierwszy raz, kiedy ja zrobię coś takiego. Jeszcze pierwszy raz zrobię to z drugą osobą. Karolina jest moją przyjaciółką od już prawie 10 lat. I tutaj zdradzę wam, że zrobimy małą niespodziankę Karolinie. Dobra, muszę się ogarnąć. Jest za dużo pakowania. Ami wpada w panikę, bo zaczęłam pakować torby. A propos tego, co Ami robi, jak pakuje się na wyjazd. Tu leży brudna pościel. Tam jest kosz na pranie, ale się nie zmieściła. Mam ją wyprać. I on w ramach buntu po prostu kładzie się i udaje, że jest biednym, smutnym pieskiem, bo czuje, że go nie zabiorę ze sobą. A co masz do powiedzenia? Dobra, posłuchajcie, jest, może nie jest późno, ale ja spędziłam właśnie jakieś 2 godziny autentycznie na pakowaniu się i... ja nie wiem, jak ja to wszystko jutro będę taskać. Ale no, mus to mus. Jedziemy, spełniamy marzenie w sumie moje i misję. Już wam demonstruję, jak to wygląda tutaj. Co my tutaj mamy? Pokazuję. Mamy tutaj, proszę państwa, torbę. W torbie znajdują się jakieś podstawowe rzeczy. To jest żarówka, jakby kto pytał, parasol, bo ma jutro padać. Ale mamy tutaj też lampę, milion ładowarek i w ogóle. Statyw do aparatu, to jest moja dzida. Dzida to jest statyw do lampy. Tutaj prezentuje się cały sprzęt, który jest tam w środeczku. A to waży naprawdę bardzo, bardzo dużo wszystko, więc ja naprawdę nie wiem, jak się jutro zabiorę. Także w dzisiejszym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobał taki chaotyczny, luźny vlog, ale witam w moim życiu. I widzimy się w filmie za tydzień. Także ludzie kochani, moi drodzy, ja lecę. Pa, pa, buziaki.